Mechanizmy znajdź i zamień są bardzo użyteczne, ale często niedoceniane w Excelu. Spójrzmy na te dane. W kolumnie odbiorca mam wpisaną źle nazwę Samsung i chciałbym znaleźć wszystkie wystąpienia tej nazwy źle wpisanej. Więc co mogę zrobić? Będąc gdziekolwiek w Excelu, klikam Ctrl F, aby wywołać okienko znajdowanie i zamienianie i wpisuję w polu znajdź to, co chcę znaleźć, czyli Sams NG. I teraz mam do dyspozycji dwa przyciski: znajdź następny albo znajdź wszystko. Przycisk znajdź następny znajdzie mi pierwsze wystąpienie takiej wartości, a potem kolejne kliknięcia w ten przycisk przenoszą mnie do kolejnego wystąpienia tej danej wartości. Warto powiedzieć, że okienko znajdowanie i zamienianie nie jest okienkiem modalnym, czyli można kliknąć poza tym okienkiem w arkuszu i wykonywać jakieś czynności. Jeżeli do tego okienka wrócimy i znowu klikniemy znajdź następny, to wyszukiwanie ponownie zostanie wznowione. Można też kliknąć przycisk znajdź wszystko i znaleźć od razu wszystkie wystąpienia takiej wartości. W znajdowaniu wszystkich wystąpień jest jeden bardzo fajny feature. Excel wyświetla listę komórek, w których ta wartość została znaleziona. I można przechodzić do tych komórek, klikając na odpowiedni wpis w tej liście, albo można zaznaczyć więcej elementów z kontrolem, bądź kliknąć Ctrl A i zaznaczyć wszystkie te elementy i na nich zadziałać. Na przykład wszystkie te elementy usunąć, klikając poza tym okienkiem w arkuszu, czyli zamykając to okienko, klikam Delete, wtedy wszystkie te elementy zostają usunięte. Ja to wycofam, a mogę też od razu zrobić różnego rodzaju zamiany. Jeżeli bym chciał, abym Excel mi zamienił te złe wpisy na poprawne, to znowu klikam Ctrl F, wywołuje się wtedy okienko znajdowanie i zamienianie w karcie znajdź, przechodzę do karty zamień i tu mogę powiedzieć Excelowi, aby znalazł tę nazwę Samsung źle wpisaną i zamienił ją na nazwę Samsung dobrze wpisaną. Samsung. I teraz mam do dyspozycji znowu przyciski zamień i zamień wszystko. Po kliknięciu w przycisk zamień, Excel wyświetli mi błąd, bo on zakłada, że od razu w aktywnej komórce, w tej, w której jestem, powinna być taka wartość, którą on będzie miał zamieniać. Więc jeżeli jestem na jakiejś pustej komórce, w której nie ma takiej wartości, której szukam, to należy najpierw kliknąć znajdź następny, a dopiero potem klikać przycisk zamień, aby on zamienił taką wartość i przeszedł do kolejnej znalezionej. Jeżeli jesteś pewien, że chcesz zamienić wszystkie takie wystąpienia, to można kliknąć przycisk zamień wszystko i Excel automatycznie przeszuka arkusz i wszędzie tam, gdzie znajdzie wystąpienie Sam SNG, zamieni to na Samsung. Pamiętaj jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli nie zaznaczysz Excelowi obszaru, na którym ma działać, to będzie działał w całym arkuszu i to będzie świetnie widać przy próbie zamiany kropek w tej kolumnie na przecinki. Jeżeli powiem Excelowi znajdź kropkę i zamień na przecinek. Klikam zamień wszystko. Spójrz, taka zmiana zostanie również wprowadzona w tej kolumnie odbiorca za LG Corp. Tego nie chciałem, więc wychodzę z tego okienka znajdowanie i zamienianie. Klikam Ctrl Z i zrobię to jeszcze raz, ale tym razem przed wykonaniem zamiany zaznaczę obszar, na którym chciałbym zadziałać. Kliknę teraz skrót Ctrl H, aby od razu otworzyć to okienko w karcie zamień i te ostatnio używane elementy wartości zostały tutaj zapamiętane, więc klikam w zamień wszystko i Excel pięknie zamienia mi wszystkie kropki na przecinki. Tam, gdzie było przecinek 000, oczywiście on schował takie ułamki. Tam, gdzie było kropka 000, zamienił to na przecinek 000 i tym samym schował te zera. Co więcej, tego mechanizmu zamieniania można również użyć do naprawiania liczb. Spójrz, że niektóre z tych liczb w tej kolumnie ilość są przez Excela nierozpoznawane jako liczby, są to dla niego teksty. Widać to po tym, że pojawiają się w lewym górnym rogu takie zielone trójkąciki. I teraz, jeżeli to są liczby z ułamkami, czyli zawierają przecinki, to można zrobić jeden świetny trik. Po pierwsze, upewniam się, że w tym obszarze jest ustawiony format ogólny. I teraz wchodzę znowu do zamień, czyli klikam Ctrl H i powiem Excelowi, aby znalazł mi przecinek i zamienił na przecinek. W ten sposób nie wykonuje tak naprawdę żadnej zmiany. Te wartości się nie zmienią, ale Excel będzie je ponownie do komórek wpisywał. Więc jeżeli jest format na komórce ogólny i wpisuję od nowa do tej komórki liczbę poprawną, która zawiera same cyfry, ewentualnie przecinek i ewentualnie minus, to Excel zatwierdzi tę liczbę jako poprawną, prawdziwą liczbę. Więc klikam zamień wszystko i spójrz pięknie, te liczby, które miały to oznaczenie, że są liczbami przechowywanymi jako tekst, zostały pięknie naprawione.
Takiego sposobu nie użyjesz, jeżeli miałbyś jakieś wartości przechowywane jako tekst i one nie miałyby tych przecinków w sobie. Wówczas, no niestety, nie ma żadnego znaku, który można by było podmienić na taki sam, czyli wpisać ponownie jeszcze raz tę wartość. Wówczas należałoby użyć innego sposobu.